もろい京部の衆目ざりは訓練です。家宝宇田堀でまろう手竹に何でも営業Cześć, dzisiaj spróbujemy zapolować na drugiego stwora, czy trzeciego w zasadzie z dodatku. Jest nim Kusza Aladora, potwór mi już znany wcześniej. Starszy smok, taki niezbyt fajny, w tym sensie, że dosyć trudno do niego było podejść ze względu na jego aurę. No ale od momentu, kiedy zmieniłem broń na strzelającą, jakoś się udaje z nim zawalczyć. Zobaczymy, jak mi pójdzie w tej grze. Proszę bardzo. Dostojny. Najlepsze były na niego stiki, ale niestety muszę dopiero jakiś zestaw przygotować. Teraz będzie tornada robić. Ajajajajajajajajaj. Zdecydowanie nie chcemy, żeby na nas skoczył, bo jako stalowy smok zadaje całkiem spore obrażenia. Ojejku. To coś nowego. Ajajajajaj. No, ma parę nowych rzeczy. Albo rzeczy, które do tej pory mi umykały. Dobrze. Pierwsze starcie... No jakoś nie było jakieś super. Zobaczymy, jak się wkurzy, co się będzie działo. Ponieważ te tornada były pewną zapowiedzią. Gdzie on poszedł? Aha, przywitać
Yeti, no dobrze. Ojej, widzę, że tu zlot gwieździsty. Dobra, przysiędziemy się. Ej, nie na ciebie, panie. Dobrze. Spróbujemy z Magmalo. Dobrze. Dobra, i przesiadamy się na... Teraz na Magmalo. Ej. Na razie ciężko będzie wykręcić. Wrażenie, że to jest całkiem niezłe. Teraz muszę tylko uważać, żeby nie zaliczyć żadnej pomyłki. To nie będzie takie proste. Dobrze. Widziałem, że gdybym nie chciał. Dobrze, bardzo dobrze. Dalej się widzę, wraca pod wpływem wybuchu. Ojej, chyba się bardzo zdenerwował. No, trochę za blisko jak na mój gust. Na szczęście jest tu odpowiednio dużo miejsca. Ajajajajajajajajaj. Teraz trzeba pozbierać. Tu dużo dobroci leży.
Dobrze, dobrze. Tu wyjątkowo dobry był zbieg okoliczności. Gdzie jesteśmy? Tutaj. Dobrze. Następne miejsce jest troszkę problematyczne, bo jest trochę mniejsze, ale ten obszar no może się uda. Tu trochę krzaczków i drzewo jest, więc muszę bardziej zwracać uwagę, gdzie się będę ślizgać. Tu na dół proszę. Która by mi na głowę nie zaskoczyła. Tak, tak, o właśnie. No właśnie. Jeden do jednego, rozumiem. Ojej. Takich ciemnych nie znam. To coś nowego. Białe powiedzmy, że znam, ale tych czarnych nie. Oj, znowu coś jej spyska czarnego. Tym nie zamiata tak jak Jutsune. Ojej, 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 ojej. O, bardzo dobrze. Się wywrócił. To tego też nie znam. Ojej, 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 ściąga do środka. O, wow. To może być. To wymaga szybkiego leczenia. Dobrze. Dobrze, następna. Na miejscówka jest całkiem spora, bo tu było kruchutko z tymi wirami powietrznymi. Mam czy nie mam? Chyba mam. O. O. To się musiała poślizgnąć sama.
Ajajajajaj, to jest niedobre. Dobrze, zdążyłem. A, jest szybciutka. No ale jest to jednak starszy smok. A 13 ludzi ma paraliż, nie pamiętam. Aha, najpierw się trzeba trafić. No, to nowe. Strzał i... znaczy podrzut i strzał. No. Ładne, ładne. Dobra. Nie to. Dobrze. Przeniesiemy się szybciutko do podobozu 2. Co mi mówi, że muszę znaleźć podobóz 1. Tylko gdzie on może być? Mam pewne typy, ale... oj, chyba nie w tą stronę poszedłem. No nie szkodź. Zdążył się przenieść. Tu gdzieś będzie. Z magmalo. No dobra. Ach, no nie w tą stronę. Tutaj. Znowu się będą bawić. Ojej! Wszystkie trzy znowu. No dobrze. Dalej się biją. Ej. Że ja po drodze byłem. Dwa smoki na jednym miejscu to troszeczkę za dużo o jednego. Ajajajajaj, nie ściągaj mnie do środka. Ohoho, o dużej średnicy strasznie.
dobra, nie będziemy się ryzykować niepotrzebnie. Znowu na przeładowaniu, no super. No dobrze. Coś czuję, że znowu będą dwa smoki w jednym miejscu. Tu zdaje się, da się wyskoczyć. Tu gdzieś, o. I tu. Hop. Dobra. Aha. Stwierdził, że nie chce mieć chwilowo z dmuchalą nic do czynienia. Dobra. Nie będziemy po staremu. Czyżby go to nie budziło? No to super. No to wstajemy. A lepsze wyjście niż z wbitymi w ziemię minami. Bo nawet jeżeli się przemieści troszeczkę, to te miny razem z nim. No proszę. Jest nadal bardzo groźna. Ma parę nowych sposobów na łowców. Podrzut i strzał jest bardzo, bardzo, bardzo celny. Ale prawdę mówiąc, chwilowo nie wyobrażam sobie, jakbym miał walczyć bronią wręcz. No może. Poszło nieźle.